dzisiejszym odcinku z okazji zbliżającej się premiery przygotowałem dla Was 5 rzeczy, których nie wiedzieliście o Torze. Prawdopodobnie. Jak już zapewne większość z Was wie, Thor jest postacią z uniwersum Marvela. Jak się jednak okazuje, pojawił się wcześniej w innym konkurencyjnym wydawnictwie, a mówiąc dokładniej w kilku. DC Comics miało kilka wersji tej postaci w swoich komiksach, a twórca Jack Kirby początkowo stworzył Thora właśnie dla DC w latach 50., czyli jakieś 10 lat wcześniej, zanim zaczął tworzyć dla Marvela. Co więcej, Image Comics także posiada swoją wersję Thora, który z kolei posiada płonące włosy i jest czarnym charakterem. Jak mogliśmy zobaczyć w filmach i komiksach, Thora i Lokiego łączy specyficzna więź. W jednym z komiksów z lat 80. stworzonych przez Waltera Simonsona, Thor zostaje zamieniony w żabę. I to właśnie za sprawą Lokiego. Jednak nie była to zwykła żaba. Przejęła ona wszystkie moce swojego ludzkiego, a właściwie to boskiego odpowiednika. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, pod koniec Thor w swojej nowej formie stoi na czele żabiej armii, która staje do walki z armią szczurów w Central Parku. Kiedy w końcu powrócił do swojej pierwotnej formy, zostawił kawałek Mjolnira dla żaby zwanej Padlgalb, która została wojownikiem zwanym potem Trog. Zapewne po tylu filmach superbohaterskich ciężko wam sobie wyobrazić kogoś innego w roli zarówno Thora, jak i Lokiego. Jak się jednak okazuje, Tom Hiddleston początkowo ubiegał się o rolę właśnie Thora. Zanim odezwała się do niego ekipa odpowiedzialna za castingi, aktor wysłał do studia swoje próbne nagranie, odgrywając Thora władającego Mjolnirem. Twórcy jednak widzieli go w roli Lokiego, a nieco później do studia trafiło nagranie Chrisa Hemswortha, który ostatecznie na całe szczęście otrzymał rolę, z którą jest teraz kojarzony. Wyobraźcie sobie, co by było, gdyby od samego początku tych dwóch aktorów nawzajem odgrywało swoje role. Oczywiście dla fanów komiksów, którzy śledzą na bieżąco historię Thora, będzie to raczej oczywiste, ale myślę, że warto dodać i tą informację do tego zestawienia. W 2014 roku historia Thora została nieco zmieniona, a dokładnie w tym wypadku bogiem, a właściwie boginią z Asgardu była kobieta. Co więcej, do początku 2015 roku jej tożsamość nie była znana, kiedy to okazało się, że Lady Thor to nikt inny jak Jane Foster, czyli dziewczyna Thora, który to po raz kolejny okazał się niegodny posiadania młota. Jane z kolei spędziła długie chwile oglądając, jak Thor się nim posługuje, dzięki czemu kontrolowała jego moc lepiej od swojego poprzednika, a niedługi czas później została przyjęta do drużyny Avengers. W pierwszym solowym filmie Thora punkt kulminacyjny i większość akcji działa się w małym miasteczku w Nowym Meksyku. Jak się okazuje, miasteczko to właściwie wcale nie istniało, a dokładniej powstało specjalnie na potrzeby filmu. Wykorzystano pozostałości małego westernowego miasteczka, które zostało zmodernizowane, powiększone i odpowiednio przygotowane pod wymogi filmu. Z perspektywy czasu wydaje się to całkiem logiczne. Zważywszy na to, co finalnie pozostało z tego miasta, myślę, że mieszkańcy prawdziwego miasteczka raczej nie zgodziliby się na całkowite zniszczenie ich mieszkań. Prawdopodobnie. Hello. Hi. He's a fighter. Here we go. I'm not a queen or a monster. I'm the goddess of death. I korzystając z okazji, chciałem wam przypomnieć o premierze najnowszej części Thora, która odbędzie się już 25 października w sieci kin Multikino. Film zapowiada się naprawdę dobrze, także myślę, że warto go obejrzeć na dużym ekranie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie.